Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Rafał Olszowski. Mam przyjemność przedstawić Państwu wykład dotyczący narzędzi aktywizacji społeczności lokalnych. Wykład ten jest realizowany w ramach projektu eGovernment 2.0 w praktyce, finansowanego z programu Komisji Europejskiej Erasmus. W ramach tego wykładu omówimy następujące zagadnienia. Po pierwsze, przypomnimy sobie, czym są społeczności lokalne. Następnie, jak można opisać ich aktywność online, biorąc pod uwagę poziom elektronicznej partycypacji? Zasadniczą częścią wykładu będzie omówienie wybranych wdrożeń informatycznych, będących przykładami narzędzi służących do aktywizacji społeczności lokalnych. Społeczność lokalna to zbiorowość ludzi zamieszkujących wyodrębnione terytorium o ograniczonym obszarze np. miasto, wieś, powiat, dzielnica w której występuje wspólnota interesów i potrzeb. W społecznościach lokalnych mają miejsce interakcje pomiędzy poszczególnymi osobami, a ich członkowie w większym lub mniejszym stopniu odczuwają więzi wynikające ze wspólnoty interesów. Dlaczego ich aktywizacja jest sprawą ważną? Społeczności lokalne to środowiska bliskie naszemu życiu prywatnemu, przestrzeń realizacji naszej codziennej pracy, życia rodzinnego i towarzyskiego oraz aktywności obywatelskiej. Charakter więzi międzyludzkich i relacji obywateli do instytucji decyduje o poziomie wewnętrznego zintegrowania społeczności, co warunkuje podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów. Zwróćmy również uwagę na rozróżnienie pomiędzy społecznością lokalną a zbiorowością terytorialną. W dobrze zintegrowanej społeczności lokalnej istnieje poczucie wspólnoty wynikające z sąsiedztwa, wspólnych zwyczajów i wartości oraz troski o wspólne cele. Natomiast zbiorowość terytorialna to, mówiąc słowami Barbary Szackiej, skupisko zatomizowanych jednostek, którego skład bywa płynny i zmienny, co dodatkowo utrudnia tworzenie się więzi społecznej. Jednostki te bytują obok siebie i zaspokajają swoje potrzeby w obrębie tego samego obszaru geograficznego, ale nie muszą czuć się najczęściej i nie czują się związane ani z tym obszarem, ani z sobą nawzajem. Jeżeli w zbiorowości terytorialnej nie wytworzy się poczucie wspólnoty, to dominują w niej stosunki rzeczowe, co obniża jakość życia. Zadaniem lokalnych liderów, zarówno samorządów, jak i sektora pozarządowego, powinno być zatem stworzenie warunków, w których poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za rozwiązywanie lokalnych problemów może prowadzić członków społeczności do działań ukierunkowanych na realizację wspólnych celów. Coraz ważniejszą przestrzenią realizacji tego typu działań staje się internet. Jak wiemy, Rozpowszechnienie technologii informatycznych stworzyło nową płaszczyznę współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i obywatelami. W artykule Reinventing Local Governments and the Government Initiative, aby pokazać tę transformację, autorzy zestawiają dawne wzorce biurokratyczne z wzorcami wykorzystującymi technologie ICT. Zauważamy, że organizacja procesów staje się bardziej elastyczna i horyzontalna. A zewnętrzna komunikacja bardziej bezpośrednia, nieformalna, wielokanałowa i nastawiona na szybsze pozyskiwanie informacji zwrotnych. Aby mogła nastąpić tego typu transformacja, konieczne jest zarówno przygotowanie instytucji publicznych do współpracy z obywatelami, jak i stworzenie możliwości, aby obywatele, współpracując z administracją, efektywnie korzystali z kanałów komunikacji elektronicznej. Warunkiem koniecznym do współpracy są zatem nie tylko instytucje publiczne korzystające z narzędzi i e Government 2.0, ale także obywatele, aktywnie włączający się we współtworzenie wspólnoty lokalnej, grupujący się wokół inicjatyw i projektów, uczestniczący w realizacji zadań publicznych, współdecydujący o swoich sprawach, słowem obywatele, tworzący aktywną społeczność lokalną. Z tego powodu władze gmin i powiatów, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w społecznościach lokalnych powinny korzystać z narzędzi, które aktywizują obywateli do działania, aby zaangażowanie obywateli skutkowało wartościowymi rezultatami. Należy zwrócić również uwagę na to, że partycypacja elektroniczna w społecznościach lokalnych może być bardziej skuteczna niż w skali całego kraju, ponieważ dotyczy ona spraw związanych z codziennym życiem, a przez to praktycznych i bliższych obywatelowi. Sprawy lokalne są łatwiejsze do wyobrażenia przez przeciętnego człowieka, co sprzyja wyrażaniu opinii. Jak wiecie już Państwo z poprzednich wykładów, aktywność obywateli w przedsięwzięciach e-Government 2.0 oceniamy, biorąc pod uwagę poziom elektronicznej partycypacji. W literaturze przedmiotu funkcjonuje kilka prób opisu tego zagadnienia, w dużej mierze nawiązujących do klasycznej koncepcji drabiny partycypacji społecznej. Jak pamiętamy, podział zaproponowany przez Changa i Kanana w opracowaniu Leveraging Web to Zero in Government, przygotowanym przez ośrodek badawczy IBM Center for the Business of Government, zakłada istnienie piramidy elektronicznej partycypacji. Przypomnijmy pokrótce, co wchodzi w skład tej piramidy. Na najniższym poziomie mamy do czynienia z komunikacją, rozumianą po prostu jako przepływ informacji. Na tym poziomie pomiędzy administracją lokalną a mieszkańcami danej społeczności ma miejsce przede wszystkim wymiana informacji przepływających głównie od instytucji do obywateli, a w mniejszym stopniu w drugą stronę. Komunikacja ta nie służy jednak zaangażowaniu społeczności lokalnej w realizację żadnych sprecyzowanych zadań publicznych. Komunikacja może być realizowana przez dedykowaną stronę internetową gminy, powiatu, dzielnicy, a nawet publicznej biblioteki lub instytucji kulturalnej. Ponadto bierzemy pod uwagę profil tych instytucji w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Te elektroniczne kanały komunikacji pełnią ważną rolę. Są nie tylko tablicą ogłoszeń, ale także ułatwiają dostęp do informacji publicznych i pomagają w wyszukaniu informacji związanych z pracą urzędów, rady miasta, rady dzielnicy, prezydenta, instytucji kultury, umożliwiają dostęp do otwartych danych oraz usprawniają korzystanie z usług publicznych. Dobra polityka informacyjna instytucji i transparentność to podstawa budowania zaufania, do, zaufania mieszkańców i władz lokalnych, co jest pierwszym krokiem w integrowaniu i aktywizowaniu społeczności. W dalszej części wykładu omówimy przykłady. Drugi poziom działania to interakcja. Mówimy tutaj o takich relacjach, w których oprócz wymiany informacji mamy do czynienia także z opiniowaniem i konsultacjami działań związanych z lokalną polityką publiczną. Funkcje te mogą być realizowane zarówno za pośrednictwem stron www. i aplikacji zaprojektowanych przez agendy rządowe, jak i wdrażane samodzielnie przez podmioty pozarządowe w celu realizacji określonych postulatów. Interakcja związana z gromadzeniem opinii, pomysłów, projektów to różnego typu ankiety, sondaże i głosowania, które mogą być ważnym spoiwem społeczności. Trzeci, najwyższy poziom działania to współpraca, czyli wspólna realizacja usług. Oprócz przepływu informacji i konsultowania, w tym modelu ma miejsce wspólna realizacja różnego rodzaju zadań publicznych. Lub nawet bezpośredni udział obywateli w podejmowaniu decyzji. Pierwszy krok w stronę aktywizacji społeczności lokalnej to zatem zmiana sposobu komunikacji pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami gminy, powiatu lub regionu. Oprócz funkcji czysto informacyjnych, władze lokalne, za pomocą swoich serwisów internetowych i zintegrowanych mediów społecznościowych, proponują obywatelom interakcję i współpracę w określonych dziedzinach. Przykładem, od którego zaczniemy, będzie zrealizowana w latach 2011-2012 przebudowa serwisu internetowego miasta State College z Pensylwanii i polityka stosowania mediów społecznościowych w ramach nowego serwisu. Jej okoliczności zostały opisane w artykule Moving Towards Web 2.0 to Enhanced e-Government in Small Town Pennsylvania. State College to niewielkie miasto akademickie, którego populacja liczy niewiele ponad 40 tysięcy ludzi. Zarządzane jest ono przez wybraną w wyborach siedmioosobową Radę Miasta i Burmistrza oraz profesjonalnego menadżera zakontraktowanego przez Radę do zarządzania sprawami bieżącymi. Akademicki charakter społeczności decyduje o jej otwartości na szerokie wykorzystanie internetu. Jest on dla wielu mieszkańców podstawowym kanałem komunikacji. State College wchodzi w skład Alliance for Innovation, stowarzyszenia, do którego należy kilkadziesiąt amerykańskich miast wdrażających innowacje informatyczne na poziomie lokalnym. W ramach tej grupy dochodzi do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk. Warsztatów, seminariów, a wszystko to w celu transformacji lokalnych instytucji publicznych i jak najlepszego wykorzystania nowych technologii. W okresie od stycznia do kwietnia roku 2013 przeprowadzone zostało badanie miejskiej polityki aktywizacji mieszkańców za pomocą strony internetowej narzędzi Web 2.0. Badanie realizował zespół naukowców z Wydziału Nauk Informatycznych i Technologii Uniwersytetu Stanowego z Pensylwanii. Czyli tego samego uniwersytetu, którego siedzibą jest miasto State College. Byli to profesorowie Levy, Trout oraz Bugby. Badanie miało postać serii ustrukturalizowanych wywiadów z pracownikami miasta i liderami organizacji społecznych odpowiedzialnych za komunikację z mieszkańcami. A jego celem było przeanalizowanie prowadzonego od roku 2011 redesignu serwisu WWW i yy, Zintegrowania go z zewnętrznymi platformami społecznościowymi. Podejście zespołu badawczego uwzględniło teorię socjotechniczną Damodarana, mówiącą o tym, że skuteczna implementacja systemów i e government to nie tylko wdrożenie technologii, ale realizowane kompleksowo działanie na trzech płaszczyznach: technicznej, organizacyjnej i społecznej. Z tego powodu, badając przeprowadzone wdrożenie, zwrócono uwagę na wszystkie trzy płaszczyzny. Pierwsza próba stosowania narzędzi Web 2.0 miała miejsce dzięki uczestnictwu miasta State College od roku 2010 w projekcie Open City Hall. O samym projekcie Open City Hall powiemy więcej w dalszej części wykładu. Stworzona dzięki temu inicjatywa Engage State College. Zyskała wprawdzie mniejszy zasięg niż się spodziewano, była jednak przez władze miejskie traktowana jako projekt pilotażowy i jako taki potwierdziła potrzebę rozwoju narzędzi aktywizacji mieszkańców przez internet. W związku z tym, w roku 2011 rozpoczęto implementację nowego serwisu www. który został zamówiony przez miejski dział IT w firmie Civic Plus, specjalizującej się w dostarczaniu platform internetowych dla samorządów. Firma ta dostarcza m.in. takie rozwiązania jak Government Content Management System, Civic Ready umożliwiające zarządzanie kryzysowe i Civic Send organizujące komunikację z mieszkańcami. Sposób wdrożenia nowego serwisu. State College zakładał również aktywizację mieszkańców w celu uczestnictwa w jego tworzeniu. Komórka Rady Miasta ds. Technologii Informatycznych powołała specjalny komitet, którego zadaniem było określenie oczekiwań i przyszłych funkcjonalności serwisu. W skład komitetu weszli przedstawiciele poszczególnych komórek miejskich. Przeprowadzono następnie badanie oczekiwań przyszłych użytkowników serwisu. Zwracając się z ankietami oczekiwań do mieszkańców, przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych. Włączenie obywateli, biznesu i organizacji pozarządowych w redesign strony uznano za dobry sposób na ich zainteresowanie tematem. Zbierano opinie na temat wad i zalet starego serwisu oraz kreatywne pomysły dotyczące wyglądu nowego. Dodatkową zachętą do uczestnictwa w badaniu był iPad, przeznaczony na nagrodę za najbardziej dla najbardziej aktywnego uczestnika badania. Zaprojektowany od nowa serwis www. został uruchomiony w lecie 2012 roku. Ważnym elementem polityki internetowej State College stało się od tej pory wykorzystanie Web2.0. Jeden z urzędników miejskich podsumował to w ankiecie: Chcieliśmy pójść w stronę Web2.0 i lepiej wykorzystać możliwości angażowania społeczności w internecie niż miało to miejsce w ramach starej strony internetowej. W rezultacie włączono do pracy miasta cały zestaw narzędzi Web2.0, takich jak Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn. Zdaniem autorów raportu badawczego, serwisy publiczne zintegrowane z Web2.0, szczególnie w małych społecznościach, powodują znaczący wzrost partycypacji obywatelskiej. Do czego wykorzystywane są media społecznościowe w State College? Autorzy badania wyróżnili ich cztery najważniejsze zastosowania. Po pierwsze, powiadamianie o nagłych wypadkach, m.in. o przerwach w dostawie wody i o niebezpiecznych warunkach pogodowych. Po drugie, partycypacja obywatelska, dotarcie do tych mieszkańców, którzy nie mają czasu chodzić na zebrania. Po trzecie, bezpieczeństwo publiczne, m.in. szybkie informowanie o wypadkach oraz crowdsourcing czyli zbieranie informacji o przestępstwach w tym przypadku. Po czwarte, Promocja oficjalnego serwisu miejskiego. Facebook i Twitter informują mieszkańców o tym, co nowego dzieje się na stronie internetowej miasta. Zewnętrzne media społecznościowe, zintegrowane z serwisem State College, to główne konto na Twitterze dostarcza mieszkańcom szybkiej i krótkiej informacji, przede wszystkim o pracach remontowych, zmianach dotyczących parkowania, alertach związanych ze zdrowiem. A także oferty zatrudnienia proponowane przez miasto, wydarzenia kulturalne i edukacyjne, i podobne. Obserwujących pod koniec roku 2015 było ponad 3,5 tysiąca osób. Interesujące, że większą popularnością od głównego konta miejskiego na Twitterze cieszy się konto Policji State College. Jest ono śledzone przez ponad 7000 mieszkańców. Zamieszczane są tam przede wszystkim komunikaty policyjne, informacje o popełnianych przestępstwach. Zwróćmy uwagę jednak, że główne konto Twitterowe Rady Miasta wyprzedza konto policyjne pod względem ilości dotychczas opublikowanych tweetów, prawie 2,5 tysiąca wobec 1500 policyjnych. Podstawową platformą społecznościową State College jest jednak Facebook. Jest on wykorzystywany nie tylko jako miejsce publikacji bieżących komunikatów, ale także jako ważne narzędzie do zbierania opinii. Informacje o wydarzeniach z życia lokalnej społeczności, zmiany kursów autobusów, informacje o zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży, o robotach drogowych, o nagrodach dla wyróżniających się współobywateli, o przypadkach zaginięcia osób na terenie gminy wszystko to znajduje się. Na koncie facebookowym State College. Tutaj również prowadzi się dyskusję dotyczącą wykorzystania zintegrowanej ze stroną www aplikacji Engage State College. Tutaj też promowana i komentowana jest inna aktywizująca społeczność lokalną aplikacja, tak zwany Citizen Request Tracker. I pozostałe w mniejszym stopniu używane platformy społecznościowe to YouTube. Oprócz filmów przygotowywanych przez miasto zamieszczone są tam również fragmenty wiadomości z kanałów telewizyjnych dotyczące spraw miejskich. Kolejna platforma to LinkedIn oraz Google. Wyzwania, jakie pojawiły się w związku z używaniem mediów społecznościowych, to przede wszystkim konieczność szybkiego reagowania na przesyłane przez mieszkańców komentarze. Zwlekanie z odpowiedzią do momentu rozpoczęcia roboczego dnia pracy jest źle odbierane przez użytkowników. Ponadto pojawiło się zagadnienie moderacji treści: jak postępować względem wiadomości anonimowych. A jak względem wiadomości krytycznych wobec władz, wreszcie jak radzić sobie z niestosownym językiem. W tym celu State College przyjęło dokument opisujący politykę miasta względem social media. Cele stosowania mediów społecznościowych określono następująco: Rozwijanie dwustronnej komunikacji z mieszkańcami, wymiana pomysłów i informacji, szansa dla Władz miejskich na szybkie monitorowanie gorących tematów i zabieranie w nich głosu. Realizacja idei otwartej administracji, aby zachęcić obywateli do partycypacji. Dokument wyraźnie potwierdza, że miejska obecność w mediach społecznościowych funkcjonuje na zasadzie moderowanej dyskusji online. Do zarządzania poszczególnymi mediami mają być wyznaczeni moderatorzy zatwierdzeni przez zarządcę miasta. Podstawowym wymogiem jest zamieszczanie na profilach społecznościowych miasta linków do głównego serwisu internetowego. Władze zastrzegają sobie prawo usuwania wpisów, nie stosujących się do ustalonych zasad dyskusji. Dokument wskazuje 9 kategorii niewłaściwych treści, które podlegają moderacji. Oto one: wulgarny język, komentarze dyskryminujące, narzucające się treści reklamowe, ujawnianie informacji poufnych, agitacja polityczna, treści o nacechowaniu seksualnym lub pornograficznym, treści, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu treści promujące działalność nielegalną i wreszcie informacje, które naruszają prawa lub interesy innych podmiotów. Tyle w kwestii dokumentu polityki opisującym politykę mediów społecznościowych State College. Podsumowując ten case study, oddajmy raz jeszcze głos zespołowi badawczemu z miejscowego uniwersytetu. Respondenci ich ankiet podkreślali, że media społecznościowe powinny być traktowane jako dodatkowa metoda komunikacji, a nie jako zastąpienie standardowej komunikacji prowadzonej takimi tradycyjnymi metodami, jak e-mail, czy jak rozmowy telefoniczne, czy spotkania. Zatem jest to, jest to uzupełnienie, a nie zastąpienie dawnych form komunikacji. W celu uzupełnienia informacji o serwisach gmin, miast, regionów przyjrzyjmy się stronom internetowym pochodzącym z Wielkiej Brytanii. Stanowią one przykłady dobrych praktyk ze względu na kompleksowość dostarczanych informacji, a także dlatego, że posiadają strukturę zorientowaną na usługi świadczone przez miasto mieszkańcowi. Tak zwana struktura user-oriented. W przeciwieństwie do serwisów budowanych w stary sposób, gdzie układ strony internetowej był odzorowaniem struktury komórek urzędu miasta, urzędu gminy, urzędu instytucji. A w tej obecnie stosowanej strukturze działania agent administracji publicznej przypisane są do grup tematycznych. Dzięki temu użytkownik określa problem, którego rozwiązania oczekuje, a następnie, poruszając się ścieżką związaną z tym problemem, jest w stanie znaleźć wskazówki, informacje i kontakty do instytucji, które pomogą w jego rozwiązaniu. Przykładem będzie strona internetowa brytyjskiej gminy Enfield. Jest to jedna z 32 gmin Wielkiego Londynu, położona w jego północnej części. Rada Gminy Enfield zarządza stroną internetową, która jest uznawana za jedną z najlepszych platform komunikacyjnych wśród brytyjskich jednostek lokalnych. Warto zwrócić uwagę, że serwis podlega ciągłym modyfikacjom, które prowadzone są według wskazówek mieszkańców. Na podstawie opinii mieszkańców dotyczących funkcjonowania serwisu i jego ergonomii. Pod koniec roku 2015 prowadzona była przebudowa, która zmierzała do uproszczenia sposobu prezentacji treści na stronie głównej. Mniej treści na stronie głównej i dodatkowe wyróżnienie najczęściej używanych zakładek miało uczynić nawigację bardziej intuicyjną. W trakcie Przebudowy można było korzystać zarówno z nowej, jak i ze starej wersji serwisu. Każdy z działów tematycznych jest powiązany kontekstowo z odnoszącymi się do niego formularzami, dokumentami, galeriami, wiadomościami oraz usługami. Każdy z działów posiada również własne informacje RSS i do każdego można osobna zgłaszać uwagi przypisane do jednej z trzech kategorii. Naprawa błędu, jeśli taki błąd w danym dziale się pojawia. Zgłoszenie konieczności poprawienia treści albo po prostu przekazanie pozytywnego feedback od użytkownika. Każda strona serwisu wyposażona jest w syntezator mowy. Umożliwiając korzystanie z niej osobom niewidomym lub słabowidzącym. Poszczególne działy posiadają również własne menu kontekstowe, pozwalające na wykonywanie różnego typu operacji. Przykłady wykorzystania takiego menu wskażemy za chwilę. W niektórych przypadkach menu kontekstowe pozwala na wykonywanie działań wykraczających poza typowe funkcje informacyjne. I pozwala obywatelom na podjęcie współpracy z lokalnymi instytucjami. Zarejestrowani użytkownicy mogą m.in. korzystać z programu Enfield Connected, czyli z dostępnych online kuponów zniżkowych, które można wykorzystać w lokalnych firmach usługowych, np. w serwisach samochodowych, salonach piękności, barach, restauracjach i podobnych. Program ten ma za zadanie wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i zachęcanie mieszkańców dzielnicy do korzystania z firm zlokalizowanych w swoim otoczeniu. Użytkownik może uzyskać dostęp do kuponów zniżkowych, które następnie może zrealizować w wybranym miejscu. Rejestracja w serwisie jest prosta i nie wymaga wielu formalności. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość śledzenia losów składanych przez siebie pism urzędowych. Korzysta z auto uzupełniania formularzy i ma łatwiejszy dostęp do wielu usług, usług w serwisie. Pierwszy z działów tematycznych, my się przejrzymy, dotyczy poszukiwania pracy. Dzięki niemu można uzyskać dostęp do kilku baz danych, pomagających wyszukać oferty pracy. Przybliża również poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego i pozwala się do nich przygotować. Są tu również publikowane oferty pracy tymczasowej świadczonej na rzecz gminy, i prowadzony jest program stażowy pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji. Serwis posiada rozbudowany dział dotyczący polityki mieszkaniowej gminy. Można za jego pośrednictwem skorzystać między innymi z takich opcji jak porady dla osób zagrożonych bezdomnością i posiadających problemy lokalowe. Oprócz dużej ilości danych kontaktowych działa tam aplikacja online Enfields Online Housing Advisor, dzięki której można sprecyzować oczekiwania i uzyskać poradę. Właściciele lokali do wynajęcia mogą korzystać również z porad, z ułatwionego dostępu do wielu urzędowych formularzy oraz sprowadzonej przez gminę akredytacji, która ma za zadanie wyróżnić najlepszych landlordów. Właściciele domów mogą za pośrednictwem strony uzyskać informacje o różnym rodzaju wsparcia przy remontach domów i rozbudowie. Które mogą otrzymać od gminy, i mogą się również umówić na rozmowę z doradcą. Teraz przejdźmy do działu Środowisko, Odpady i Transport. Szczegółowe informacje pokazują nie tylko politykę gminy i projekty inwestycyjne, ale także prezentują harmonogram sprzątania miasta i harmonogram prac związanych z remontami infrastruktury. Opisane jest również korzystanie z parków miejskich, transport publiczny i prywatny. Dział dzieci, młodzież i edukacja, to między innymi kompleksowe informacje związane ze szkolnictwem, czyli adresy, terminy i zasady rekrutacji. Opisane są też zasady finansowania szkół. Szczegółowo opisane jest także dodatkowe wsparcie, które gmina może udzielić szkołom. Ponadto, serwis posiada rozbudowany dział poradnictwa dla młodzieży, ułatwiający skontaktowanie się z wybranymi komórkami gminy. Planowanie przestrzenne. Oprócz możliwości zapoznania się z lokalnymi planami zagospodarowania, ofertami wynajmu nieruchomości gminnych, informacjami o nadzorze budowlanym, konserwacji zabytków itd., użytkownik ma możliwość skorzystania z menu kontekstowego. Pozwalającego na wyszukanie opłat gruntowych, odnalezienie odpowiednich dokumentów planistycznych lub zgłoszenie samowoli budowlanych. Teraz zwróćmy uwagę na dział Opieka Społeczna. Tutaj menu kontekstowe pozwala na wypełnienie formularza wstępnego określającego rodzaj poszukiwanej opieki społecznej, wyszukanie komercyjnych ofert opieki. Również zgłoszenie podejrzenia wykorzystywania osób będących w złej sytuacji życiowej oraz możliwość zapłaty za opiekę społeczną. Dział związany ze zdrowiem publicznym zawiera głównie porady zdrowotne i dane kontaktowe do znajdujących się w okolicy placówek medycznych. Dział związany z biznesem. W tej sekcji zapoznamy się z propozycjami władz skierowanymi między innymi do początkujących przedsiębiorców, takimi jak na przykład Enfield Business Center, gdzie początkujące firmy mogą korzystać z coworkingu, z infrastruktury umożliwiającej im działalność. A wreszcie dział dotyczący bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Tutaj znajdujemy zestaw informacji związanych ze zgłaszaniem przestępstw, z przygotowaniem obywateli na możliwość alarmu kryzysowego, klęsk żywiołowych, zamachów terrorystycznych i podobnie. Są tutaj również informacje o tym, jak ustrzec się przed pospolitymi przestępstwami, a także część interaktywna. Czyli możliwość zgłaszania online przypadków przemocy, zgłaszania zakłócenia spokoju, zgłaszania niszczenia murów i ścian przez graffiti. Dalej dział związany z czasem wolnym, kulturą i turystyką. Prezentuje on informacje o klubach sportowych, wydarzeniach artystycznych i muzeach znajdujących się w Enfield. Ułatwia również korzystanie z bibliotek miejskich, między innymi przez możliwość zapisania się do biblioteki przez Internet, znalezienie najbliższej biblioteki, przeszukiwanie katalogów, rezerwowania książek. Wszystko to jest zintegrowane, to znaczy biblioteki miejskie z Enfield swoje zbiory udostępniają za pośrednictwem tej jednej strony internetowej. Każdy użytkownik, zarejestrowany użytkownik, ma również możliwość pobierania e-booków i audiobooków właśnie dzięki, dzięki temu, temu działowi. Teraz zwróćmy uwagę na integrację ze zewnętrznymi serwisami społecznościowymi. Enfield jest aktywne w mediach społecznościowych, a konkretnie są to Facebook, Twitter i rzadziej spotykany Flickr. Enfield posiada również konto na YouTube, które ułatwia korzystanie z materiałów filmowych przygotowanych przez gminę. Warto wspomnieć również o tym, że brytyjskie instytucje publiczne, w tym Enfield, powinny stosować się do przewodnika opisującego zasady postępowania służby publicznej w mediach społecznościowych. Ten przewodnik dotyczy oczywiście brytyjskich instytucji. Przewodnik zwraca uwagę między innymi na to, że wszystko, co zostanie opublikowane, staje się informacją publiczną, więc działania urzędników wymagają dużej staranności i równocześnie, oczywiście, działania te mogą przynieść wiele korzyści, głównie wizerunkowych, dzięki obecności właśnie w mediach społecznościowych. Komunikacja wielokanałowa to kolejny godny uwagi element polityki informacyjnej gminy. Jest ona prowadzona poprzez subskrypcję wiadomości związanych z określonymi tematami. Wiadomości te użytkownik może zasubskrybować przez specjalną stronę internetową, dzięki czemu jest informowany o działaniach lokalnych służb publicznych za pomocą e-maili, SMS-ów i innych podobnych form. Pokażemy ją na przykładzie gminy Town of Davidson z północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych. W rabstwie Mecklenburg, w którym położona jest analizowana przez nas miejscowość, funkcjonuje również lokalny system ostrzegania o zagrożeniach, dzięki któremu mieszkańcy mogą otrzymywać powiadomienia: m.in. o alarmach ogłoszonych przez lokalną policję lub straż pożarną, ostrzeżenia związane z pogodą lub zagrożeniem stanu zdrowia, alertach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych. Alertach dotyczących sytuacji w konkretnych miejscowościach, na przykład problemów komunikacyjnych, korków, wypadków, specjalnych wydarzeń. Proces rejestracji pozwala określić kanały komunikacji, pozwala też na wskazanie jednej lub kilku lokalizacji, w odniesieniu do których chcemy otrzymywać powiadomienia. Możemy wskazać typy komunikatów, jakie chcemy otrzymywać i wszelkie. Wszelkie informacje związane z, z, z naszymi oczekiwaniami. Przyjrzyjmy się teraz bliżej formom obustronnej interakcji pomiędzy mieszkańcami społeczności lokalnych a instytucjami publicznymi, które wykraczają poza czyste informowanie i są pewną formą współpracy służącą lepszej realizacji zadań publicznych. Najprostsze rozwiązanie tego typu to formularze dostępne w serwisach miejskich. Omawiając serwis Enfield pokazaliśmy zgłoszenia online przypadków przemocy, zgłoszenia przypadków zakłócenia spokoju, zniszczenia murów i ścian budynków przez grafiti. Dedykowane aplikacje do raportowania problemów. Teraz wyjdźmy nieco poza obręb oficjalnych serwisów miejskich i zwróćmy uwagę na inicjatywy prowadzone przez instytucje prywatne. Fix My Street to serwis internetowy służący zgłaszaniu przez mieszkańców społeczności problemów lokalnych. Odróżnia się on jednak od pokazywanych wcześniej formularzy obecnych na stronie gminy z zasięgiem wykraczającym poza określoną jednostkę. W jednej usłudze zintegrowanych jest wiele gmin oraz różnego rodzaju służby publiczne, które odpowiadają za rozwiązanie zgłoszonych problemów. Serwis ułatwia życie użytkownikom z różnych regionów, ponieważ jego mechanizmy identyfikują do jakiej konkretnie gminy i do jakich służb należy rozwiązanie zgłoszonych problemów. Wystarczy podać kod pocztowy lub wskazać miejsce na mapie. Użytkownikiem może być dowolna osoba, która zarejestruje się na stronie rejestracja wymaga podania adresu e-mail oraz wygenerowania hasła. Każdy użytkownik ma możliwość zgłoszenia problemu, który dotyczy zarówno jego miejsca zamieszkania, albo miejsca, w którym aktualnie przebywa. Raporty dotyczą najczęściej dziur w drogach, zepsutych latarni, graffiti, uszkodzonego chodnika i podobne. Wdrażanie i utrzymanie serwisu wymaga zatem bieżącej współpracy z wieloma instytucjami, ale przez swoją uniwersalność i wielokanałowość E, wpływają na poszerzenie zakresu odbiorców. E, aplikacja funkcjonuje zarówno przez stronę internetową, jak i e, e, system Android e, i smartfony, e, smartfony firmy Apple. E, poza tym, dzięki dużej skali działania, użytkownicy serwisu są stale motywowani do aktywności. Mogą śledzić pojawiające się raporty z różnych miejscowości oraz, co szczególnie ważne, informacje o pomyślnym rozwiązaniu zgłaszanego problemu. Są informowani na bieżąco o kwestiach związanych z etapem prac i rodzajem podjętej interwencji. Bieżące informowanie o załatwieniu sprawy jest wielką zaletą serwisu i potężnym narzędziem angażującym członków społeczności lokalnych. Mogą oni czerpać satysfakcję z tego, że przyczynili się do rozwiązania problemu. Na bieżąco uaktualniane statystyki dotyczące gmin współpracujących z serwisem pokazują, jak wiele problemów udało się w danym miejscu rozwiązać, co można potraktować jako element grywalizacji. Ponadto serwis pozwala, by nad rozwiązaniem danego problemu pracowała większa ilość osób. Nowi użytkownicy mogą dodawać uaktualnienia, opisywać nowe aspekty problemu, dodawać zdjęcia, proponować rozwiązanie proponować możliwe rozwiązania. Również pracownicy instytucji korzystają z tego kanału komunikacji by przedstawić swój punkt widzenia na problem lub sygnalizować rozwiązanie problemu. Jawność i adekwatność komunikacji oraz szybka reakcja uczestników dyskusji sprzyja angażowaniu użytkowników. Dodatkową funkcją serwisu jest integrowanie pochodzących z różnych źródeł i nadawanych różnymi kanałami alertów dotyczących wskazanego miejsca. Wystarczy podać tym celu kod pocztowy. Serwis Fix My Street istnieje od 2007 roku i zarządzany jest przez My Society, organizację pozarządową, która zajmuje się tworzeniem aplikacji e, służących rozwojowi elektronicznej partycypacji. Serwis stał się popularny, a My Society udostępniając kod na zasadzie open source pomogła w rozwoju wielu bliźniaczych projektów na całym świecie. Między innymi możemy popatrzeć na przykłady z tak egzotycznych krajów jak Uganda. Również Australia, a także bliżej położonych z Francji, z Irlandii, ze Szwecji, ewentualnie z Malezji. To kolejny wyróżnik serwisu. Serwis jest tworzony niejako oddolnie nie przez urzędy i instytucje ale przez organizację obywatelską, która angażuje osoby prywatne we współpracę z władzami lokalnymi co sprzyja wiarygodności serwisu. FixMyStreet otrzymało również kilka wyróżnień, na które możemy zwrócić uwagę. Interesującym sposobem na proste wykorzystanie mechanizmu podobnego do FixMyStreet w społeczności lokalnej bez konieczności instalacji własnej wersji serwisu jest wykorzystanie CrowdMap udostępnionej przez Organizację uszahili aplikacji pozwalającej na tworzenie własnych map problemów i zapraszanie innych użytkowników do ich współtworzenia. W takim przypadku konieczne jest jednak ustalenie sposobu dostarczania raportów do właściwych służb. Popularność Fix Streets spowodowała, że w wielu miejscach na świecie powstały podobne aplikacje wykorzystujące mapy i narzędzia geolokalizacji. I równocześnie angażujące mieszkańców społeczności lokalnej w działania na jej rzecz. Przyjrzyjmy się działaniu aplikacji First to See, przeznaczonej głównie na smartfony, wdrożonej w Pierce County w Stanach Zjednoczonych. Przeznaczeniem aplikacji jest usprawnienie systemu informowania o sytuacjach kryzysowych, a nie zastąpienie tradycyjnego sposobu informowania, lecz uzupełnienie numeru alarmowego 911. Pierwszy poziom funkcjonalności serwisu First to See to zgłaszanie przez mieszkańców danego hrabstwa interwencji wobec zaobserwowanych sytuacji kryzysowych takich sytuacji jak wypadki, klęski żywiołowe, przestępstwa i tym podobne. Drugi poziom funkcjonalności First to See, dostępny po zalogowaniu, umożliwia członkom społeczności lokalnej śledzenie zmian w obszarze zgłaszanej interwencji wgląd w inne zgłoszenia, udostępnianie zgłoszeń interwencyjnych za pośrednictwem serwisu Twitter i zgłaszanie interwencji poprzez e, profil zaufany. Introducing first to see an app that gives you direct input into a revolutionary emergency support system. After you call 911, you can send text, pictures, even your location to an emergency support database. Your incident report can then be processed and evaluated along with other reports like yours, giving emergency responders a clearer picture of any evolving situation and giving you the extraordinary power to help. When there's a flood or fallen tree, earthquake or accident, environmental hazard, or suspicious package, when tragedy strikes, those with the power to help will be those who are first to see. I'm 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 emergency, you should still call -1 -1. Pozostańmy nadal wśród narzędzi wykorzystujących mapy i przyjrzyjmy się Commonplace, aplikacji, która pozwala na angażowanie mieszkańców w planowanie i opiniowanie przestrzeni miejskiej oraz transportu publicznego. Ta brytyjska aplikacja może być z założenia wykorzystywana przez różnego typu podmioty zajmujące się planowaniem zagospodarowania przestrzeni, planowaniem inwestycji i infrastruktury. Inicjatorami projektów realizowanych z wykorzystaniem Commonplace są m.in. lokalne władze, a także deweloperzy, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa transportowe i organizacje działające na rzecz wspólnot lokalnych. Każdy projekt to niezależna strona internetowa, w ramach której zostają ściśle określone granice obszaru, który podlega konsultacjom. Następnie zarejestrowani użytkownicy mogą zgłaszać swoje propozycje, przypinając je pineskami do mapy i wyrażając swoją opinię według następującego schematu: wskazanie miejsca, określenie stopnia zadowolenia z jego obecnego stanu. W zależności od opinii, kolory zmieniają się z czerwonego, co, który oznacza złą opinię, przez pomarańczowy, to średnia opinia, aż do zielonego, czyli dobra opinia. I następnie wskazanie oczekiwań co do przyszłego wyglądu tego miejsca. Tutaj ma miejsce wybór ze zdefiniowanej listy oczekiwań, co pomaga później na, w lepszym raportowaniu rezultatów konsultacji. Wreszcie każdy użytkownik może zamieścić dodatkowy komentarz do, do, do wskazanej informacji. Bardzo interesującą funkcją jest też e, zmiana obrazowania opinii przy powiększeniu lub pomniejszeniu mapy. Jeśli mapa staje się bardziej ogólna, to również opinie dotyczące wybranego obszaru są sumowane. I odwrotnie, powiększając mapę, e, docieramy do opinii szczegółowych. Możemy również śledzić opinie poruszając się nie po mapie, ale badając historię komentowania. Mocną stroną aplikacji jest również możliwość szczegółowego raportowania aktywności użytkowników i rezultatu konsultacji. Commonplace to bardzo interesujące narzędzie, które łączy w sobie funkcje z dwóch wyższych poziomów piramidy partycypacji społecznej. Dzięki niemu ma miejsce zarówno interakcja, czyli dyskusje, komentarze, konsultacje. Jak i współpraca. To znaczy z rozproszonych głosów powstaje raport dotyczący wybranego obszaru, który pozwala wskazać najbardziej palące y kategorie problemów i punkty na mapie, które wymagają najbardziej pilnych działań. Y przyjrzyjmy się jeszcze chwilkę na chwilkę innym aplikacjom wykorzystującym mapy i umożliwiającym obywatelom pracę na rzecz społeczności lokalnych. Pierwsza z nich to Street Bump. Jest to wdrożenie wprowadzone przez Samorząd Miejski w Bostonie. Głównym celem działania tej aplikacji jest gromadzenie informacji o stanie dróg w mieście. Mechanizm wdrożenia został oparty na aplikacji mobilnej. Streetbump opiera się na współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, jego komórkami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg miejskich i kierowcami, czyli użytkownikami dróg. Eee, użytkownik aplikacji włącza ją w czasie podróży samochodem i każdorazowo urządzenie rejestruje wstrząsy, e, interpretowane jako dziury w drodze, nierówności czy inne utrudnienia e, związane z, z poruszaniem się po drodze, e, i aplikacja lokalizuje je na mapie. Po zakończonej podróży użytkownik przesyła raport do odpowiedniej instytucji. Inna ciekawa aplikacja to Cycle Atlanta, przeznaczona dla rowerzystów. Celem wdrożenia było zbieranie informacji na temat warunków użytkowania dróg rowerowych w Atlancie. Rowerzyści, podobnie jak w poprzednim przypadku, włączając aplikację mobilną, rejestrują przebieg swojej trasy i gromadzą w ten sposób informacje o częstotliwości użytkowania dróg. Opinie na temat ich stanu i przepustowości, i wszystko to jest przesyłane następnie do miejskich planistów. Aplikacja wykorzystuje GPS-y obecne w telefonie, dzięki czemu użytkownicy mogą zapisywać swoje trasy w czasie rzeczywistym. Aplikacja umożliwia także użytkownikom zgłaszanie problemów na drodze, takich jak wyboje, dziury, zasłonięte ścieżki rowerowe i tym podobne. I ostatnia z, z tej grupy. Wybranych przeze mnie aplikacji to Community Historians. Polega ona na współpracy Rady Historycznej Westside Cultural Arts z Atlanty i uczelni technicznej, tamtejszej uczelni Georgia Institute of Technology, w celu kultywacji tożsamości wspólnot lokalnych i zaangażowania obywatelskiego. Ochotnicy to tzw. historycy społeczności, którzy w ramach tego projektu tworzą interaktywną mapę dokumentującą tożsamość swojej dzielnicy, również posługując się smartfonami, wykonując zdjęcia, nagrywając odpowiednie materiały i następnie umieszczając je na mapie obrazującej dzielnicę. Omówimy teraz możliwość wykorzystania forum internetowego jako narzędzia dedykowanego sprawom społeczności lokalnych. Za przykład posłuży tu aplikacja przygotowana przez firmę Peak Democracy, która stała się popularnym narzędziem wykorzystywanym w USA przez władze poszczególnych miast. Forum nosi nazwę Open Town Hall i funkcjonuje jako dodatek do miejskich serwisów internetowych, gdzie jest zagnieżdżone jako zewnętrzna aplikacja w formule Software as a Service. Nadzór nad działaniem usługi sprawuje Peak Democracy, natomiast władze miejskie mogą zarządzać forum, proponować tematy do dyskusji, udostępniać rezultaty, gromadzić i przetwarzać dane i zarządzać, zarządzać działaniem, działaniem aplikacji. Pod koniec roku 2015 dzięki tej usłudze funkcjonowało ponad 2,5 tysiąca miejskich forów, gdzie zarejestrowanych było ponad 350 tysięcy obywateli. Przykładem, o którym już wcześniej wspominaliśmy, była Engage State College. Aby forum mogło być efektywnym narzędziem aktywizacji społecznej, a nie tylko miejscem dyskusji, należało wprowadzić określone zasady uczestnictwa. Przejrzyjmy się, jakie są to zasady. Po pierwsze, aplikacja zapewnia swobodę dyskusji, lecz aby zadbać o zachowanie jej kultury, wymaga od użytkowników zarejestrowania się i wyrażenia zgody na przestrzeganie regulaminu. Mechanizmy aplikacji wyłapują również niecenzuralne zwroty, personalne ataki lub zawartość niezwiązaną z daną sprawą, co umożliwia automatyczne moderowanie. Ponadto każdy z użytkowników może zaopiniować daną sprawę tylko jeden raz. Ale za to wyczerpująco, w tym dostarczając ilustracje i zewnętrzne pliki, które są sprawdzane przez system pod względem bezpieczeństwa od wirusów. Forum posiada wbudowany mechanizm głosowania nad propozycją oraz prezentowania wyników głosowań. Spójrzmy przykładowo na głosowanie nad lokalizacją skateparku prowadzone w City Manhattan Beach. Każdy z zarejestrowanych i zweryfikowanych uczestników może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowania inwestycji, może również przeglądać opinie innych, nie tylko wpisy na forum, ale także dane demograficzne dotyczące wieku uczestników dyskusji, może zidentyfikować dzielnice miasta, w której mieszkają, przejrzeć podsumowanie oddanych głosów. Może wreszcie oddać głos wskazując proponowane lokalizacje oraz urządzenia, które powinny być w nich zainstalowane, a następnie dopisać komentarz słowny. Po zakończeniu głosowania rezultaty i wynikające z nich decyzja władz lokalnych powinny być dostępne w określonym miejscu. Inicjatorzy dyskusji oczekują od, od uczestników przede wszystkim odpowiedzi opisowych, jak ma wyglądać planowany park. W związku z tym ilość odpowiedzi jest mniejsza w stosunku do przykładu, w którym użytkownicy odpowiadają na predefiniowane pytania. Okazuje się zatem, że uczestnicy w większym stopniu się uaktywniają, gdy opiniowanie ma narzucony schemat. Podsumujmy zatem wnioski. Po pierwsze, dyskusja nad sprawami lokalnymi i opiniowanie w większym stopniu angażuje uczestników, gdy przebiega według ściśle określonego schematu, nawet jeśli wiąże się to z ograniczeniami co do jej formy i jednorazowego zabrania głosu. Ponadto ważnym elementem aktywizującym jest możliwość wzięcia udziału w głosowaniu. Dzięki temu uczestnicy zyskują świadomość, że ich aktywność ukierunkowana jest na określony cel. A zabranie głosu skutkuje możliwością przeforsowania swojego stanowiska. Oczywiście, Open City Hall to tylko jeden z wielu przykładów zbierania opinii o sprawach lokalnych online. Można przytoczyć wiele innych, jak choćby Activate Wichita, gdzie użytkownicy opiniują sprawy lokalne za pomocą serii ankiet. Pozostańmy jeszcze chwilę w kręgu aplikacji łączących dyskusję z podejmowaniem decyzji przez głosowanie. Lumio jest interesującym przykładem aplikacji, w ramach której można zorganizować dyskusję na poziomie lokalnym, w ramach grupy obywatelskiej, niezależnie od instytucji publicznych. Lumio może być wykorzystywane bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością. Nazwa Lumio jest tworem słownym wykorzystującym angielskie pojęcie LUM, oznaczające pracę Zakładu Tkackiego. W rozumieniu twórców chodzi o tkanie materii społecznej poprzez podejmowanie decyzji uwzględniających wiele głosów w dyskusji i wiele punktów widzenia. Dyskusja, zgodnie z założeniami, ma przebiegać w następujących etapach. Po pierwsze, debata umożliwiająca przedstawienie różnych stanowisk i pomysłów na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. Po drugie, budowa porozumienia, gdzie każdy użytkownik może proponować rozwiązanie, które będzie przez innych komentowane, a także poddane głosowaniu na określonych warunkach. Wreszcie, wspólne podjęcie decyzji. Aplikacja jest udostępniana online w formule Software as a Service, umożliwiając zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i publicznym zakładanie kont i tworzenie społeczności. Istnieje też możliwość pobrania wersji instalacyjnej z serwisu GitHub. I zainstalowanie jej na własnym serwerze. Użytkownik po zarejestrowaniu otrzymuje możliwość dołączenia do którejś z istniejących grup lub założenia własnej. W ramach każdej z grup zbiorcza tablica pokazuje wszystkie wątki prowadzonych dyskusji i uproszczone diagramy kołowe obrazujące bieżący wynik głosowań. Każda grupa ma swojego koordynatora zajmującego się sprawami administracyjnymi. Oddane przez y, uczestników y, głosy są wyświetlane za pomocą diagramu kołowego. Równocześnie w ramach danego wątku mogą pojawiać się konkurencyjne propozycje, które również poddawane są pod głosowanie. Założeniem aplikacji jest możliwość przekonania innych użytkowników do swojego zdania w toku prowadzonej dyskusji. Każdy z użytkowników prezentuje swoje stanowisko, a przed upływem terminu zamknięcia głosowania możliwe są zmiany decyzji uczestnika, który dał się przekonać argumentom przeciwnej strony. Ważną cechą aplikacji jest też responsywność, która pozwala na prowadzenie dyskusji i głosowań również na urządzeniach mobilnych. Widzimy tu m.in. przykład dyskusji wyświetlanej przez, za pomocą smartfona. Prostota obsługi Lumio powoduje, że aplikacja może być w związku z tym wykorzystywana nie tylko do głosowań i debat przez internet, prowadzonych przez internet, ale także jako uzupełnienie debat w świecie rzeczywistym. Uczestnicy spotkania mogą wtedy korzystać ze smartfonów i w ten sposób wprowadzić głosowania. Lumio jest świetnym narzędziem dla wszelkiego rodzaju oddolnych grup obywatelskich. Pomaga w zorganizowaniu debaty i ułatwianiu, ułatwia zbiorowe podejmowanie decyzji. Aplikacja bywa też, jednak, wykorzystywana przez. Administracje do lokalnych konsultacji społecznych. Między innymi Rada Miasta Wellington z Nowej Zelandii prowadziła z jej wykorzystaniem konsultacje społeczne dotyczące rządowej strategii zapobiegania spożyciu alkoholu. Istnieje również sporo narzędzi czysto komercyjnych, służących do dyskusji w grupach, które mogą być wykorzystane do, również do aktywizacji społeczności lokalnych. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest Consider It, pozwalający na interesujące pokazanie, zobrazowanie opinii uczestniczących osób. Pomaga to użytkownikowi w zapoznaniu się z najlepiej ocenianymi opiniami, a następnie opublikowanie własnej opinii i podjęcie decyzji. Aplikacja jest również dostępna w formule Software as a Service. A w wersji beta można używać jej bezpłatnie. Dzięki temu każdy podmiot, niezależnie od charakteru działania i celu dyskusji, może ją stosować. Jest to przykład bardzo interesującego wdrożenia, które może być stosowane na przykład przez organizacje pozarządowe w społecznościach lokalnych. Teraz zwróćmy uwagę na Budget Simulator bardzo interesujące narzędzie pozwalające na przeprowadzenie w lokalnej społeczności kampanii aktywizującej mieszkańców wokół konsultacji budżetu. Budżet gminy, dzielnicy, instytucji to wszystko może być konsultowane. Aplikacja została przygotowana przez brytyjską firmę Delib specjalizującą się w tworzeniu narzędzi angażujących obywateli w życie publiczne. Budżet Simulator pozwala obywatelom na Angażowanie się w konsultacje budżetu. Prezentowany przykład dotyczy konsultacji prowadzonych przez Radę Miasta Derby z Wielkiej Brytanii, jest jednym z wielu wdrożeń tej aplikacji. Obywatel za pomocą wizualizującego poziom wydatków wirtualnego Suwaka, może zmienić zakres wydatków na wybrane usługi publiczne. Każda zmiana powoduje wyświetlenie komentarza na temat konsekwencji obniżenia lub podwyższenia wydatków. Użytkownikiem aplikacji może być dowolna osoba, jednak zalecane jest, by był to mieszkaniec gminy, w której prowadzone są konsultacje. A w przypadku podania danych osobowych oraz adresu mailowego, użytkownik będzie na bieżąco informowany o postępach prowadzonych konsultacji społecznych. Do tej pory budżet Simulator zdobył zaufanie ponad 80 organizacji rządowych na trzech kontynentach z Europy, z Ameryki Północnej i z Australii. Firma Delib zapewnia, że aplikacja może być przetłumaczona na wybrany język i dostosowana do specyf specyfiki lokalnego budżetu. Na koniec naszego wykładu przyjrzyjmy się koncepcji Open Government otwartych rządów oraz Open Data, czyli otwartych danych. I rozważmy je w kontekście aktywizacji społeczności lokalnych. Open government to idea, która z założenia ma zmienić relacje pomiędzy obywatelem a sferą publiczną, a więc również pomiędzy obywatelem obecnym w społeczności lokalnej a władzami lokalnymi. Open government jest koncepcją funkcjonowania instytucji publicznych, których celem są działania na rzecz zwiększenia transparentności. W tym zwiększenia dostępu do informacji publicznej oraz udostępniania różnego typu danych, będących w posiadaniu tych instytucji. W jaki sposób Open Government może być realizowany w społecznościach lokalnych? Po pierwsze, udostępniane przez władze aktualnych i wyczerpujących informacji o swoich działaniach, między innymi pop poprzez regularne publikowanie nagrań z posiedzeń. W tym serwisie amerykańskiego miasta Clive mamy dostęp do plików dokumentujących posiedzenia komisji regulacyjnej. Polityka informacyjna na poziomie miasta, realizowana w tym przykładzie przez Menlo Park z Kalifornii, to m.in. publikacja na specjalnie dedykowanej podstronie informacji o spotkaniach Rady Miejskiej. Jej komisji, dokumentów związanych z budżetem, informacji o przetargach miejskich i tym podobne. Drugim sposobem korzystania z Open Government przez władze lokalne może być otwieranie danych publicznych to znaczy, dane zbierane przez organy administracji publicznej, jeśli tylko nie naruszają czyjeś prywatności, są udostępniane dla wszystkich zainteresowanych w formatach umożliwiających ich swobodne przetwarzanie, a także e, przetwarzanie przez zewnętrzne aplikacje informatyczne, e, czyli wykorzystywane przez każdego, kto jest nimi zainteresowany. Jednym z przykładów jest amerykański portal DataGov, w ramach którego znajduje się łącznie 138 tysięcy zbiorów e, udostępnionych przez amerykańskie instytucje publiczne. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenckim Open Data Policy, każda federalna agencja rządowa jest zobligowana do aktywnego użytkowania serwisu i publikowania danych. W Stanach Zjednoczonych władze lokalne nie mogą być zobligowane przepisami federalnymi, są jednak do tego zachęcane. Ponadto portal DataGov udostępnia przestrzeń do magazynowania danych pochodzących od władz lokalnych. W ramach ITG w katalogu lokalnych instytucji znajduje się już ponad 10 tysięcy baz danych. Do czego mogą być wykorzystywane otwarte dane? W jaki sposób mogą aktywizować społeczności lokalne? Po pierwsze, zwiększają transparentność i niwelują bariery, które obywatel napotyka w dostępie do danych publicznych. Zwiększają zaufanie obywateli do władz, umożliwiają zarówno śledzenie ich działań, jak i śledzenie danych statystycznych dotyczących najbliższego otoczenia. Łatwy dostęp do danych zwiększa poczucie odpowiedzialności osób zajmujących się ich zbieraniem i udostępnianiem. Obywatele, czyli mieszkańcy społeczności, mają e, dzięki temu możliwość kontrolowania działań władz, ich komentowania oraz wykrywania ewentualnych niedociągnięć. Dzięki szerokiemu dostępowi do danych mogą w większym stopniu i bardziej merytorycznie brać udział w debacie publicznej, wykrywać niepokojące lub obiecujące zjawiska i proponować związane z nimi działania. Istnieje również inny sposób wykorzystania danych, który może również zaktywizować społeczność. Mianowicie dane mogą być wykorzystywane do tworzenia aplikacji internetowych lub mobilnych, które mogą ułatwić życie społeczności. Ponieważ dane publiczne są wykorzystywane bezpłatnie, Mogą powst może powstawać wiele konkurencyjnych aplikacji, dzięki czemu wzrasta ich jakość i w lepszym stopniu służą one obywatelom. Przykładowo aplikacja Bank Local Info pozwala na identyfikowanie e, instytucji finansowych czyli banków, które inwestują we wskazanym przez użytkownika mieście lub regionie. Ma to w założeniu pozwolić użytkownikowi na lokowanie pieniędzy w takim banku, który czyni z nich użytek w jego regionie. Teraz zwróćmy uwagę na stronę Open City Apps. Jest to oddolna inicjatywa programistów z Chicago, którzy prezentują na tej stronie przygotowane przez siebie aplikacje wykorzystujące otwarte dane z ich miasta i okolicy. Pojawiło się tam wiele inspirujących przykładów aplikacji wytworzonych przez członków społeczności lokalnej, jako wyraz ich zainteresowania sprawami publicznymi. Między innymi ułatwiających recycling. Takich jak My Building Doesn't Recycle, pomagających projektować połączenia kolejowe przyszłości, ułatwiających dostęp do dokumentów Rady Miasta, to jest Chicago Consulmatic, aplikacja prezentująca strefy miejskie na wzór gry SimCity 2000, aplikacja prezentująca dane gospodarcze, House Business. Aplikacja prezentująca przestępczość Crime in Chicago. Następnie widzimy prezentację działań lokalnych lobbystów. Chicago Lobbyist. I wreszcie ciekawy przykład wizualizacji budżetów lokalnych. Look at cook. Przejdźmy zatem do podsumowania naszego wykładu. Wiemy, że aktywizacja społeczności lokalnych w internecie może być prowadzona na kilka sposobów. Za pomocą oficjalnych stron www. lokalnych instytucji publicznych, w tym e, zapraszając społeczność do udziału w projektowaniu nowych wersji tych serwisów, następnie za pomocą mediów społecznościowych zintegrowanych z oficjalnymi serwisami e, lokalnych instytucji. E, kolejny sposób aktywizacji to e, dodatkowe aplikacje zintegrowane z oficjalnymi serwisami, takie jak na przykład Open City Hall, zaawansowane forum internetowe lub formularze do przyjmowania zgłoszeń, takie jak Citizen Request Tracker. E, następnie za pomocą prywatnych inicjatyw pozarządowych dedykowanych rozwiązywaniu problemów lokalnych, takich jak Fix My Street. E, również za pomocą specjalnych aplikacji webowych, które najczęściej działają jako dedykowane strony internetowe, takie jak Budget Simulator pozwalający na konsultacje budżetowe, first to see, ostrzeganie o sytuacjach kryzysowych, lumio lub consider it, to debata prowadzona, prowadząca do podjęcia decyzji, czy commonplace, służący do planowania przestrzeni. Wreszcie sposobem aktywizacji może być również wykorzystanie otwartych danych, czyli open data, dzięki którym mogą powstawać prywatne aplikacje aktywizujące społeczność lokalną. Dziękuję Państwu za uwagę.